Dwa słowa o kaburach, o ich przeznaczeniu, o możliwości skutecznego zastosowania, ich wadach i zaletach. I tutaj należałoby wymienić tak naprawdę trzy rodzaje kabur. Pierwsze to będą kabury stosowane przez funkcjonariuszy umundurowanych. Jest to broń wówczas wyeksponowana, noszona na wierzchniej stronie jakby odzieży. Są to kabury, które tak naprawdę ich walorem musi być możliwość skutecznego użycia, czyli muszą być stosunkowo szybkie, ale z uwagi na charakter wykonywanych zadań, czyli często konieczność stosowania środków przymusu bezpośredniego, powinny również ograniczać możliwość zaboru broni przez osoby trzecie, czyli powinny mieć tak zwane zapięcia przytrzymujące broń w kaburze, które umożliwiają wygodne dobycie tylko osobie posiadającej tego rodzaju kaburę. Drugą grupą kabur byłyby kabury, które oczywiście są to kabury bojowe i też powinny, zawsze kabura powinna dawać możliwość jak najskuteczniejszego dobycia broni, natomiast są to kabury, które można ukryć pod odzieżą wierzchnią, przy czym nie ma takiej niezbędnej konieczności zrobienia to w taki sposób, żeby w żaden sposób ta broń nie była widoczna. I to byłyby kabury noszone na pasie, na szelkach, no i tak, no i tak zwanych nerkach czy saszetkach. Trzecią grupą kabur byłyby kabury, które przede wszystkim mają służyć obok oczywiście skutecznego dobycia broni, mają służyć temu, żeby broń była zupełnie niewidoczna. I przede wszystkim jest stosowana przez funkcjonariuszy operacyjnych, jak i przez osoby, którym bardzo zależy na tym, żeby posiadanie broni dla nikogo nie było widoczne. I to są najbardziej rozbudowana grupa kabur. Mam tu na myśli kabury, teraz obecnie najbardziej popularne chyba są to kabury wewnętrzne, czyli noszone po wewnętrznej stronie pasa. Będą wszelkiego rodzaju kabury w Polsce mało popularne, noszone na łydce. Kabury, to nawet nie jest kabura, tak naprawdę jest to pas biodrowy w postaci ściągacza noszonego pod t-shirtem, która daje możliwość ukrycia skutecznego broni. Z ukrytych kabur można jeszcze wspomnieć oczywiście o specjalnie przystosowanej odzieży w takim celu. Kabury dla funkcjonariuszy umundurowanych. Często spotykaną kaburą taktyczną, czyli udową. Wszystkie najwyższe modele generalnie są montowane na panelu udowym, mocowanym do uda za pomocą dwóch taśm nośnych. One są gumowane, żeby dobrze przylegały do tkaniny. Zaletą tej kabury jest to, że jest mocowana na dwóch pasach nośnych, co ogranicza możliwość przesuwania broni w trakcie biegania bądź wykonywania innych czynności. Z tego powodu broń zawsze znajduje się w tym samym miejscu, czyli umożliwia bardzo szybkie i takie intuicyjne dobywanie broni, co oczywiście z podstawowym walorem możliwości szybkiego, skutecznego użycia tego typu kabury. Drugą kaburą powszechnie stosowaną jest kabura na pas. Tak jak powiedziałem, wszystkie kabury najlepiej gdyby posiadały jakiegoś rodzaju zapięcie uniemożliwiające dobycie broni przez osoby trzecie. Ta kabura tutaj jest w wersji z płetwą, czyli umożliwiającą łatwe założenie i zdjęcie kabury z pasa. Natomiast oczywiście do tego jest wersja z przelotką na pas. Daje możliwość regulacji kąta nachylenia broni. Trochę w innych systemach, ale taka możliwość występuje również w innych typach broni, na przykład system roto w kaburze Phobos, gdzie można pod dowolnym kątem ustawić sobie broń. To jest bardzo istotnym elementem możliwości dopasowania broni do dopasowania kabury, czy ułożenia broni do preferencji strzelca, zależnie od miejsca przenoszenia broni na pasie. To, co najważniejsze w takich kaburach, to oczywiście szybkość, możliwość dobycia broni. Tutaj ma ogromne znaczenie intuicyjna możliwość otwierania zapięcia kabury. No, z racji, że teraz kabury powszechnie stosowane są wykonane z tworzyw sztucznych, to oczywiście ma ogromny wpływ na szybkość dobywania broni. Wszystkie kabury kadeksowe prezentowane tutaj przeze mnie są wykonane na zamówienie przez piekarnię
Kabur Gniezno, z których jestem bardzo, bardzo zadowolony i tutaj na pewno bardzo, bardzo polecam. W kwestii kabur wewnętrznych dla mnie trochę niezrozumiałą kwestią jest sposób przenoszenia tego rodzaju broni w tego rodzaju kaburach, czyli na biodrze i na plecach, z uwagi na to, że jest to mega niekomfortowa sytuacja. Najbardziej rozsądnym z uwagi na komfort i na skuteczność dobycia broni wydaje się sposób przenoszenia broni jedynie na przedniej, z przodu, po prostu na wysokości pasa. Jak widać, kaburę z bronią można dość skutecznie ukryć. Tutaj bardzo istotnym czynnikiem jest wyprofilowanie kabury i dopasowanie w taki sposób, żeby broń przylegała bezpośrednio do ciała. Oczywiście jest to kabura, w moim odczuciu, z uwagi na duży dyskomfort noszenia, duży oczywiście, to jest kwestia jakości kabury. Na pewno nie jest to najwygodniejszy typ kabur, dlatego w moim odczuciu powinny być stosowane jedynie do dość określonych zadań i noszona przez krótki czas. Zaletą tej kabury jest to, że jest bardzo szybka. W sensie generalnie, jakby wyreżyserujemy jakąś sytuację, będziemy mieli na to oczywiście czas, to kabura się znajduje w zasięgu pracy ramion w dość naturalnym dla nas miejscu. Zatem czynność odsłonięcia kabury i dobycia broni jest dość prosta i tutaj ergonomia ruchu jest myślę optymalna. Natomiast jest dość niekomfortową kaburą do dłuższego prowadzenia na przykład pojazdów, z uwagi na to, że będzie nas tutaj mocno uciskał. Ja mam tutaj akurat kaburkę teraz z ładownicą. Dość popularny typ dzisiaj kabur. Racjonalnie oceniając sytuację, to dla osób cywilnych, które tak naprawdę noszą je do ochrony osobistej, jak będziemy mieli kopytka, znaczy do tej kabury, jeżeli chcemy ukryć, to oczywiście lepiej nie przedłużać magazynu. Ale jeżeli mamy przy tradycyjnych magazynkach 34 sztuki, no to pytanie, któremu cywilowi jest potrzebna taka ilość amunicji. Natomiast dla pewnego rodzaju zadań realizowanych przez niektórych funkcjonariuszy, no to wtedy ma to jakby uzasadnienie. Alternatywą do tego typu kabury jest kabura poprawiająca znacznie komfort noszenia broni. Jest to kabura tak zwana hybrydowa. Wewnętrzny panel jest wykonany z naturalnej skóry, co sprawia, że jest dużo przyjemniejsza w kontakcie z ciałem. I ta jest oczywiście już bez ładownicy. Widać, że jak mamy dopasowaną broń, tak naprawdę, jeżeli chcemy skutecznie użyć broń, no to nie powinniśmy iść w kierunku broni o dużych gabarytach, co powoduje, że ona jest trudniejsza do ukrycia. Jak widać, mam Glocka 19, ta broń jest praktycznie niewidoczna. Natomiast umożliwia bardzo szybkie użycie broni. Kolejnym patentem do skrytego przenoszenia broni jest pas biodrowy w postaci takiego ściągacza. Oczywiście mocno wyszczuplający również, co nie jest bez znaczenia. Wiadomo, żeby skutecznie ukryć broń, tak jak wspominałem, ważnym czynnikiem jest tutaj gabaryty broni. Widać, że w tego typu pasie, jak mamy pistolet typu Glock 20-26 na t-shircie, jest praktycznie niewidoczny. Jednym ze sposobów do skrytego przenoszenia broni jest odzież specjalnie w tym celu uszyta. Widać, że pod marynarką tutaj nie widać broni. Jakby miał kaburę na szelkach, to oczywiście ta broń byłaby już znacznie bardziej widoczna. Jakość tej koszulki polega na tym, że jest ona specjalnie w tym celu uszyta. Posiada specjalne kieszenie na broń. Uszyta jest w taki sposób, że posiada specjalne pasy nośne, które powodują, że broń się nie przemieszcza w trakcie biegania i broń zawsze znajduje się w tym samym miejscu. Wiadomo, że broń im skutecznie ukryjemy, to generalnie będzie trochę większy problem jej dobyciem. Oczywiście wszelkiego rodzaju ograniczenia w możliwości dobycia broni możemy niwelować przez umiejętny trening. Jeżeli ktoś posługuje się tego typu
odzieżą, no to nieodzowne jest trenowanie wzu w umiejętności dobywania broni, czyli otwarcia kieszeni, włożenia ręki w taki sposób, żeby właściwie chwycić broń i wówczas możemy dopiero tej broni użyć. Kabura typu nerka, saszetka, pedałka, jak to woli, służy do dość komfortowego przenoszenia broni w codziennym użytkowaniu. Wygodnie się tym podróżuje, zarówno w samochodzie, i w samochodzie jest bardzo łatwo dobyć broń. Jest komfortowa, wygodna, dość szybka, oczywiście wymaga treningu w jej obsłudze. Nie należy taka bura do sprzętu, który po prostu się zakłada i na dzień dobry się używa. Nauczyć się należy oczywiście manualnej obsługi, żeby czynność dobywania broni była maksymalnie ergonomiczna i tym samym dynamiczna. Otwieramy sobie przedni panel, suwają się suwaki. Są nerki, które otwierają się, są zamykane poprzez rzepy, najczęściej mamy suwaki. Ta nerka jest wykonana przez firmę Jane Sport i chyba jest najbardziej popularną obecnie nerką na polskim rynku. Jak widać, dobycie broni jest wygodne, komfortowe. Sposoby montażu broni w nerkach są różne. To jest za pomocą ściągacza. Niekiedy mamy kabury zapinane nawet za trzaskiem. Wadą tej nerki jest oczywistość posiadania broni z racji na taki militarny charakter, co bardzo uprawdopodobnia, że posiadamy w niej broń, możliwość kradzieży przez odcięcie pasa nośnego. Niektóre nerki mają wszytą linkę stalową, ograniczającą taką możliwość. Natomiast sama próba zaboru w jakikolwiek inny sposób jest o tyle utrudnienia, że posiadamy ją przed sobą i tutaj duże pole do popisu w celu udaremnienia tego typu działania. W zestawie kabur bojowych do codziennego noszenia, w sensie kabur, które możemy założyć rano i cały dzień spędzić nosząc broń przy sobie bez jakiegoś dyskomfortu, zarówno poruszając się pieszo, jak i spędzając wiele godzin w pojeździe. Do tych kabur należy m.in. kabura na szelkach. Widać, że teraz mam broń na szelkach. Broń jest dość widoczna nawet pod luźną marynarką. Ta kabura jest akurat kaburą firmy Phobos. W tym zestawie są to akurat najlepsze szelki, które miałem okazję nosić. Wadą generalnie szelek jest to, że rozciąga koszulkę, t-shirt, co też jest bardzo, bardzo widoczne, mało komfortowe, bo gdzieś tam piłuje, to kiepsko leży, do tego broń się przemieszcza i nie zawsze znajduje się w tym samym miejscu. Tak jak mówiliśmy, jest to dość istotny element. Te szeleczki są tak dopasowane do ciała, wyprofilowane, że one praktycznie nie zmieniają układu broni. Do tego podwójny system mocowania kabury, podobnie jak w panelu, jak w kaburze udowej firmy Blackhaw, powoduje, że w trakcie biegania, wykonywania jakichkolwiek czynności kabura zawsze pozostaje w tym samym miejscu, podobnie zresztą jak ładownica. Dodatkowo jest tutaj taka możliwość, zastosowany system ROTO, zarówno w kaburze, jak i w ładownicy, czyli umożliwiający ustawienia kabury pod dowolnym kątem względem preferencji strzelca i możliwości jakby do dopasowania ergonomii działania do tego, żeby dość skutecznie, szybko można było i optymalnie tutaj zapracować na broni. Chyba najbardziej popularna tradycyjna kabura skórzana typu mutyn. Wbrew obiegowym opiniom i dzisiejszym trendom i modą, to większość funkcjonariuszy z dużym doświadczeniem, którzy spędzili wiele lat nosząc broń u boku, bardzo popularna, niezawodna. To, co się generalnie mówi, że jest podatna na odkształcenia i w wyniku tego i wynikające z tego wypadki, to dla mnie trochę nietrafiony argument, bo każdy, kto używa sprzęt, powinien dbać o to, żeby był na właściwym stanie technicznym, żeby tego typu przypadki się nie zdarzały. Z racji tego, że jest to miękkie tworzywo, dopasowuje się do budowy strzelca, na pewno jest bardziej komfortowa od współczesnych czy bardziej jakby na czasie kabur wykonanych z kadeksu.
nie ma żadnych zapięć, jest trzymana tylko jakby przez skórę, ma oczywiście dość duże tarcie, dość dobrze jest trzymana, jak widać, w pasie, natomiast w dynamice dobycia jest nieco wolniejsza, natomiast tak w aspekcie praktycznym, to jak zaraz spróbujemy sobie zbadać, może się okazać, że nie ma to większego znaczenia. Dla osób, które cenią sobie wygodę i możliwość szybkiego dobycia broni, na pewno nic nie tracąca na aktualności i na jakości. Może być stosowana na pewno łatwiejsza do ukrycia niż obecnie stosowane kabury kedeksowe, bo lepiej przylegająca do ciała, podobnie jak kedeksowa, jak wszystkie kabury noszone na pas, dające duży komfort w przemieszczaniu się, czy to pieszo, czy pojazdem, w codziennym użytku, wielogodzinnym użytkowaniu. No, to jest kabura wykonana do potrzeb szkoleniowych, stąd taka wersja personalizowana i stąd taka ilość ładowic. Oczywiście tego typu kabury można spokojnie stosować, czy do realizowania czynności służbowych, czy do ochrony osobistej. Zaletą tej kabury oczywiście, że jest łatwa dostępność do broni, nawet jeżeli jest noszona pod odzieżą wierzchnią, możliwość szybkiego dobycia. Tutaj jak widać nie ma zaczepów przytrzymujących broń, więc w pewnej mierze jesteśmy bardziej narażeni na dobycie broni przez osoby trzecie. Natomiast zaletą jest również to, że możemy sobie regulować tutaj ścisk kabury, czyli siłę trzymania broni w kaburze, jak i magazynku w ładownicy, poprzez regulację tutaj tymi śrubami możemy sobie dostosować wedle potrzeb i uznania.